Cambridge i Uniwersytet Jagielloński już współpracuje specjalnie w dziedzinie fizyki. Mieliśmy mniej więcej ponad setkę artykułów razem związanych z Uniwersytetem Cambridge i Jagiellońskim. Mam nadzieję, że to się dalej posunie i będziemy mieli coraz więcej okazji do współpracy. Rektorat w Uniwersytecie Wielkiej Brytanii to nie jest to samo, co rektorat w Europie. To nie jest pozycja wybrana przez akademików, tylko to jest pozycja, która jest darem uniwersytetu i trzeba tak samo składać wszystkie aplikacje na tą pracę. To jest zupełnie inny system rektoratu, co jest w Europie. Ale ja jestem bardzo zadowolony. Teraz byłem już w Cambridge 2 lata i to, że mam okazję prowadzić uniwersytet, który jest jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie, jest dla mnie naprawdę wielką dumą i jestem bardzo zadowolony z tej pracy przez ostatnie 2 lata i mam nadzieję, że następne 5 będzie tak samo bardzo interesujące. Mamy ponad 300 studentów w różnych dziedzinach w Cambridge z Polski. Większość jest postgraduate. Dużo studentów przyjeżdża na dalsze studia w dziedzinach ścisłych i pracować w laboratoriach, które są w Cambridge. Bardzo oceniamy tych, co przyjeżdżają. Mamy mniejszą ilość studentów, którzy prowadzą pierwsze studia w uniwersytecie, ale to jest to samo we wszystkich krajach Europy, że mamy więcej, którzy prowadzą postgraduate studies raczej niż undergraduate studies. Niektórzy wracają, niektórzy pozostają w Wielkiej Brytanii, niektórzy odjeżdżają do innych krajów w Europie, w Ameryce i dalej. To jest bardzo ważne, bo ludzie, którzy pracują w dziedzinach naukowych, cały czas oceniają, że jest cały świat do studiów i zawsze będą szukać, gdzie najlepsze pozycje są, żeby mogli dalej posuwać swoje zainteresowanie w niektórych dziedzinach. Z czasem dużo dąży, żeby powrócić, czy to z Wielkiej Brytanii, który pojedzie do Ameryki, czy chce powrócić do Wielkiej Brytanii. Tak samo Polacy na pewno dążą do tego, żeby powrócić do Polski, ale jest wciąż bardzo ważne, że stosunki do tych studiów, do ich dalszych studiów są w państwie, bo inaczej tyle nauki, co jeden czy drugi wstawił do swojej dziedziny, to był czas zmarnowany, jakby nie były te stosunki do posuwania tej nauki w państwie. Dlatego jest bardzo ważne, żeby Polska popierała wciąż inwestycje w naukach i w uniwersytetach, żeby co nas bardziej ci, co wyjeżdżają za granicę, powrócili do Polski i dali, żeby były postępy w tych naukach w Polsce.